28 maja, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Po 19 latach GKS Katowice w Ekstraklasie. Awans wywołał prawdziwą euforię kibiców klubu z Bukowej. W poniedziałkowy wieczór fetowali na placu przed Spodkiem, a dziś spotkali się z prezydentem Katowic, Karolina Komada. Po sporej dawce emocji i przemęczeniu piłkarze GKS-u powoli dochodzą do siebie, choć wspomnienia z niedzielnego zwycięstwa nad Arką Gdynia wciąż są żywe. Aż mi się głos łamie, jak sobie przypomnę ten moment i moment, kiedy wszyscy, każdy po swojemu, wielka radość i to był ten najwspanialszy moment, kiedy sędzia gwizdnął po raz ostatni w Gdyni i te trzy punkty, które dopisaliśmy do tabeli, pozwoliły nam być dzisiaj w Ekstraklasie. A te trzy punkty były możliwe dzięki bramce zdobytej w 26 minucie meczu. Cały sezon pokazał, na co stać tą drużynę. Myślę, że tutaj wiele pracy takiej wewnętrznej tak naprawdę w naszym zespole, postawienie sobie jasnych i klarownych celów, wypisanie sławetnej płachty, która jest może błahostką tak naprawdę dla wielu, ale dla nas to było coś świętego. Myślę, że ona zostanie też obrabiona taką ramkę, bo to jest coś naszego, coś nasze z szatni i myślę, że każdy, kto wychodził na czy to w pierwszej 11, czy jako zawodnik w koszulce reprezentacji Katowice, GKS-e, wychodził poprzez tą płachtę. Teraz GKS powalczy z najlepszymi. Zarówno drużyna, jak i miasto są na to gotowi. Wiadomo, że każda liga daje do siebie, że musimy podnosić standardy, musimy o nie pracować. Tandeta jest najtańsza i tandeta jest najgorsza. Wobec tego, przepraszam, tandeta jest najdroższa, bo tak trzeba powiedzieć. Nie możemy być tandetni w tym wszystkim, co chcemy zrobić. Ekstraklasa daje swoje wymagania, Katowice są na to gotowe. Mam nadzieję, że będziemy przygotowani tak jak trzeba. Tak jak powiedziałem, ja jestem gotowy. Jednak by być w pełni gotowym przydadzą się sponsorzy, bo jak na razie klub utrzymywany jest z budżetu miasta. Na razie do kieszeni zawodników wpadnie premia obiecana przez prezydenta. Klub otrzyma 2 miliony złotych. To jest w pełni zasłużona premia i ta premia będzie wypłacana. Chcemy uhonorować też ten trud, który został dokonany. Miejmy świadomość tego, że GKS Katowice jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek naszego miasta i o tym świadczą badania i to nie takie, że ktoś tam, prawda, zrobił z kibiców, żeby podkreślać rolę GKS-u. Nie, myśmy to robili jako miasto, robiliśmy to rzetelnie, było to przeprowadzone przez zewnętrzny podmiot i to jasno i wyraźnie wynika, że najbardziej rozpoznaną marką Katowic jest GKS Katowice. Początek sezonu, a zarazem rundę jesienną piłkarze rozegrają na Bukowej. Nowy stadion GKS-u ma być gotowy wiosną 2025 roku. Cyberbezpieczeństwo, równouprawnienie, problemy dzisiejszej Europy i prawo do głosowania już od 16 roku życia. To tylko kilka z tematów poruszanych podczas lekcji obywatelskiej, która odbyła się w Świętochłowicach z udziałem marszałka Sejmu Szymona Hołowni i uczniów szkół z regionu. Magda Sincewicz. Rozpoczęło się niewinnie, bo dla młodych osób widok marszałka na żywo, a nie na ekranie telewizora w jednym z programów rozrywkowych, to dość onieśmielająca chwila. Słuchajcie, bardzo dziękuję za to, że się mogę z wami spotkać. Mam nadzieję, że macie coś z tego, jakieś lekcji nie macie, tak? Czyli generalnie też w takich sytuacjach zawsze wiem, że trzeba mówić jak najdłużej, a wy patrzycie, jaka kolejna lekcja wchodzi. Tym razem weszła ta obywatelska. Bardzo różnorodna, bo poruszająca wiele ważkich spraw, zarówno dotyczących młodzieży, jak i reszty społeczeństwa. Młodzież to są ci, którzy nas zastąpią za chwilę i dlatego warto z nimi rozmawiać o wszystkim, co dla nas ważne. To oni będą zwijali lub rozwijali projekty, które my zaczynamy. Projekty, które my zaczynamy, będą pracowały w ich życiu dłużej niż w naszym. Zarówno te na lokalnym podwórku, w całym kraju, jak i poza nim. Uczyć należy, że polaryzacja w polityce jest złem, że to, że ktoś od kogoś się różni, na przykład poglądami politycznymi, ale nie tylko, orientacją seksualną, płcią albo świadomością własnej płci, to nie jest minus, to jest aktywo, to jest plus. Właśnie w różnorodności jest nasza siła. Silne były też sprawy poruszane podczas spotkania w Świętochłowickim Centrum Kultury Śląskiej. Począwszy od roli Kościoła w naszym życiu, poprzez legalizację marihuany czy naszą pozycję w Europie. Wszystkie pytania zadali właśnie oni, młodzi, którzy za chwilę wejdą w dorosłe życie pełne trudnych nieraz decyzji. Sądzę, że bardzo dużo wartościowych rzeczy było dzisiaj powiedziane i o tym, jak my mamy działać w przyszłości i co mamy robić, żeby było dobrze w państwie. Dużo tematów było wyczerpanych na pewno. Jestem zadowolona z tego spotkania. Jak widać było po reakcjach młodzieży chwilę po spotkaniu, większość z nich podzieliła to zdanie.
9 uczelni w całym kraju nie otrzymało zgody na przyjmowanie studentów na kierunek lekarski. To między innymi dwie uczelnie z naszego regionu. WSB z Dąbrowy Górniczej i Bielska Filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ministerstwo Zdrowia opublikowało w tej sprawie projekt rozporządzenia. Paweł Jędrusik. Taka decyzja to efekt negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przypomnijmy, że jest to projekt rozporządzenia. Jego treść nie jest dla nas zaskoczeniem. Liczymy jednak na korzystną aktualizację tego rozporządzenia w przyszłości już niedalekiej. Jak informuje Gazeta Wyborcza, PKA zarzuca uczelniom m.in. brak odpowiednich sal czy zatrudnianie nauczycieli bez wystarczających kwalifikacji. Przyjmujemy ze zrozumieniem, to znaczy te uczelnie, to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że nie powinien kształcić lekarzy, tylko mają negatywną opinię komisji, która akredytuje, czy ktoś się nadaje, czy ma warunki, czy nie. Więc jeżeli obiektywna, niezależna komisja stwierdziła, że nie ma tam warunku do prowadzenia studiów lekarskich, no to my przyjmujemy, skoro taka jest opinia, to przyjmujemy ze zrozumieniem i uważamy, że tak powinno być. Lekarzy nie mamy za dużo, natomiast musimy mieć lekarzy, rzeczywiście lekarzy, a nie potencjalnie neolekarzy, bo przypomnę, że to są kierunki, które miały negatywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akademia WSB dziś nie chciała komentować sprawy, ale zapowiedziała, że odniesie się do niej w najbliższych dniach. Protesty wyborcze w Czerwionce-Leszczynach rozpatrzone. Doszło tam do błędu, który miał wpływ na wynik. Teraz dwóch radnych straci mandaty. Na ich miejsce wejdą nowe osoby. Od wyborów samorządowych minęły niespełna 2 miesiące. Paweł Jędrusik. Michał Toman, formalnie radnym nowej kadencji, był przez niespełna miesiąc. Teraz mandat najprawdopodobniej utraci, a wszystko dlatego, że w jednej z komisji obwodowych źle policzono głosy w wyborach do Rady Powiatu Rybnickiego. Choć kandydaci na radnych problem sygnalizowali tuż po wyborach, to dopiero teraz sprawa znalazła finał w sądzie. Dla mnie jest najbardziej przykre po wysłuchaniu zeznań, bo miałem możliwość wysłuchania zeznań członków komisji tej obwodowej, która popełniła, nie lubię tego słowa, bo to dla mnie to nie jest pomyłka. No to, co się tam działo, po prostu ten chaos, ten poziom niekompetencji, niechlujstwa. Dla mnie to jest po prostu nieumyślne fałszowanie wyborów. Nie boję się tego powiedzieć. Sąd nakazał przeliczyć od nowa głosy. Okazało się, że dwójka radnych, Michał Toman i Lucyna Król, stracą swoje mandaty. O tym, że został popełniony błąd, jako jedna z pierwszych zorientowała się Gabriela Grochla, która teraz ma wejść do rady. Od razu po wyborach z rana już wiedziałam, że jest coś nie tak, ponieważ w obwodowej komisji wyborczej numer 12, w której głosuję i w dzielnicy Czuchów, tam gdzie mieszkam, głosowało sporo osób na moją osobę, między innymi rodzina. To już tych głosów nawet mogło być około 40, dodatkowo przyjaciele, znajomi. Tymczasem wynik wyborów wskazał, że pani Gabriela uzyskała 2 głosy. W rzeczywistości było ich grubo ponad 100. Pomylono listy naszego komitetu z komitetem, który również w nazwie ma słowo rozwój. No niestety to wpłynęło również na wyniki wyborów. Sąd wczoraj na postanowieniu stwierdził, iż wybory w tej komisji numer 12 w Czuchowie uznać za nieważne. Sąd wydał już wyrok w tej sprawie. Ma się on uprawomocnić po tygodniu. Odwaga, determinacja i chęć niesienia pomocy innym. Ostatnia fala pożarów kolejny raz pokazała, jak bardzo są potrzebni i skuteczni. Według badań opinii społecznej to jeden z najbardziej poważanych zawodów w Polsce. Strażak. I tak jest od lat. W ostatnim sondażu aż 84% badanych wskazało, że to właśnie im ufa najbardziej. W maju przypada święto Straży Pożarnej, a jest co świętować. Karolina Komada. Choć w ubiegłym roku jednostki Straży Pożarnej w województwie śląskim interweniowały o 10 tysięcy razy mniej niż w poprzednich latach, to skutki tych pożarów są nieodwracalne. Nieodwracalne, ale w znacznej mierze minimalizowane przez strażaków, którzy często narażają swoje życie, ratując innych. Aspirant Damian Golański, mając 12 lat, wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Teraz pracuje w Komendzie Wojewódzkiej. O swojej pracy mówi, że to jego pasja, niebezpieczna pasja, bo tylko w tym roku, będąc poza służbą, dwukrotnie wszedł do płonących budynków, by ratować ludzi.
To jest taki impuls i ja do tego, bo trzeba po prostu, jak się komuś krzywda dzieje, trzeba pomagać. Tak jest przy każdej akcji, jeżeli, no i mówimy tutaj o akcji takiej, tak jak w moim przypadku tutaj, że jestem sam, no trzeba działać, trzeba podjąć jakieś tam może i ryzyko, ale będąc przy akcjach takich, gdzie wyjeżdża Państwowa Straż Pożarna, gdzie wyjeżdża zastęp, 6 strażaków bądź więcej, no to to ryzyko jest takie troszkę już rozłożone na wszystkich ratowników. Ryzyko, które zostało docenione. Podczas tej samej uroczystości strażacy otrzymali odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wiele wyróżnień, ale wiele też interwencji strażaków. Muszę powiedzieć, że jest to województwo, gdzie powstaje najwięcej ilość zdarzeń, 63 tysiące rocznie w zeszłym roku. Trzeba naprawdę podziękować strażakom za ten trud, za poniesioną pracę, bo strażacy w województwie śląskim się bardzo angażują. Prosiłbym podziękować i strażakom zawodowym, i strażakom ochotnikom. Strażacy ochotnicy są nam niezmiernie potrzebni i wspierają nas w swoim działaniu przede wszystkim poza ośrodkami miejskimi, poza dużymi miastami i właśnie na terenach wiejskich ich pomoc jest bardzo nieoceniona, bardzo potrzebna. Potrzebna jest też współpraca z władzami województwa na wielu płaszczyznach. To jest zarówno kwestia uczestnictwa w sztabach wtedy, kiedy dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, no ale to jest także kwestia wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej wtedy, kiedy mówimy o różnego rodzaju inwestycjach, działaniach, przygotowywanie strażaków do różnego rodzaju działalności. Po każdym zdarzeniu, takim jak na przykład pożar w Siemianowicach, staramy się wyciągać wnioski, przygotować różnego rodzaju rekomendacje na przyszłość. Państwowa Straż Pożarna nieustannie się rozwija. Na przestrzeni ostatnich 20 lat Wojewódzka Straż Pożarna pozyskała 155 milionów złotych na sprzęt. Wszystko po to, by pomagać. Niezmiennie, zawsze dla bezpieczeństwa mieszkańców, dla ich zdrowia, dla ich życia i ochrony mienia. Na co dzień korzysta z przepisów, by nauczyć się sztuki kulinarnej. Mimo że jest skromna, wie też, jaki jest przepis na sukces. Realizacja pasji. W jej wypadku to kulturystyka. Chce jednak osiągnąć więcej. Nie jest to takie proste. Powodem są finanse. Dlatego koledzy ze szkoły Weroniki postanowili ją wesprzeć w spełnieniu marzenia o wyjeździe na zagraniczne zawody. Magda Sincewicz. Tu każdy pracuje osobno, bo za chwilę przed nimi ważny egzamin. Dlatego muszą nauczyć się samodzielności. Na co dzień jednak się wspierają, nie tylko w nauce, a także realizowaniu swoich marzeń. Jako klasa myślę, że powinniśmy starać się wspierać naszych towarzyszy przez drogę, że tak się wypowiem. Jako już ma duże ambicje i możliwości, no to czemu by jej nie wspomóc? A jest w czym, bo udział w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata w kulturystyce to wielka sprawa, jak się okazuje, nie tylko dla Weroniki, a i całej szkoły. Sport uczy takiej pokory, systematyczności i no jestem dumna, że akurat też ją uczę po prostu. I wspieram jak mogę, żeby po prostu osiągnęła cele te swoje sportowe. Bo bez kulturystyki nie wyobraża sobie życia, każdy dzień wypełniony jest treningami. Moim marzeniem takim największym myślę, że jest zdobycie Mistrzostwa Świata i Europy. Wiadomo, w tym roku na pewno chcę wywalczyć podium. Jest to coś dla mnie nowego. Zawsze o tym marzyłam, żeby być tą reprezentantką Polski i w końcu to się spełni. Zawody na Malcie i w Turcji odbędą się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jednak koszt udziału w nich przekracza możliwości finansowe bliskich Weroniki. To wydatek wahający się między 5 a 10 tysięcy złotych. My również marzymy o tym, żeby Weronika osiągnęła te sukcesy, prawda? Marzymy o tych medalach dla Weroniki. Dlatego zdecydowaliśmy się wspierać. Wspieramy ją jak tylko możemy, wspieramy ją emocjonalnie, organizacyjnie. No i zorganizowaliśmy właśnie dzisiaj kiermasz, żeby wesprzeć ją finansowo. Jeśli uda się zebrać niezbędną kwotę, to uda się spełnić największe marzenie tej młodej zawodniczki. A gdy już tam będzie, da z siebie wszystko, by do tytułów, które już zdobyła, takich jak rekord Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym, w przysiadzie czy w martwym ciągu, doszły kolejne. Taki był wtorek. Zapraszam jutro w imieniu Grzegorza Rządło. Do zobaczenia.